działanie na rzecz Urzędu Miasta w Kole. Zanim opowie Pani, jak Pani widzi pracę w Kole, to proszę powiedzieć kilka słów o sobie, o swoim doświadczeniu, być może w samorządzie, o swoim doświadczeniu na temat miasta Koła. Nazywam się Elżbieta Modrzejewska, pochodzę z sąsiedniego powiatu poddębickiego. Przez cały czas swojej pracy zawodowej pracowałam w administracji rządowej i administracji samorządowej. Mam doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę samorządów. Miałam okazję obserwować tę pracę z drugiej strony jako administracja rządowa. Zawsze podziwiałam ciężką pracę i efekty tejże pracy samorządowców na rzecz społeczeństwa, na rzecz społeczności. Bardzo się cieszę, że teraz moje doświadczenia będą wykorzystane w pracy na rzecz miasta Koło i Urzędu Koła. A jak Pani do tej pory, obserwując być może nasze miasto, jak Pani widziała Koło? Zawsze podziwiałam Koło jako piękne miasto, rozwijające się miasto, w mieście, w którym jest dużo inwestycji, dużo się dzieje i miasto, gdzie z rozmów z panem burmistrzem i z pracownikami dowiedziałam się, że tych inwestycji będzie jeszcze więcej, także mam nadzieję, że tej pracy i tych zadań będzie bardzo dużo i postaram się, żeby moje doświadczenie, moje skromne umiejętności były wykorzystane na rzecz funkcjonowania urzędu, na rzecz funkcjonowania społeczności kolskiej. No właśnie, będzie Pani pełniła funkcję zastępcy burmistrza. Czy już mniej więcej zna Pani zakres swoich obowiązków? A może inaczej, czym Pani dokładnie będzie się zajmowała? Jesteśmy w trakcie uzgadniania z panem burmistrzem, jeżeli chodzi o zadania. Zadań, tak jak powiedziałam wcześniej, jest bardzo dużo, także wystarczy ich zarówno dla pana burmistrza, jak i dla mnie. Wiemy już o Pani doświadczeniu zawodowym. A jeśli chodzi o wykształcenie? Z wykształcenia jestem prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Myślę, że moje kwalifikacje i moje wykształcenie też przydadzą się do pracy w Urzędzie Miasta w Kole.